Panie marszałku, czy rybacy województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak innych europejskich regionów nadmorskich, odczują realny wpływ dokumentu, nad którym pracował pan w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Morze żywi i bogaci to hasło od wieków towarzyszy mieszkańcom regionów nadmorskich. Bardzo chcielibyśmy, by rybołówstwo wciąż było bardzo silnym elementem gospodarki regionów nadmorskich. Ale by tak się stało, akweny morza muszą być zasobne. Natomiast by chronić i mądrze zarządzać zasobami, potrzebujemy danych. Potrzebujemy mądrych, rzetelnych danych. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak dzisiaj potężną siłą są właśnie dane. Dzięki nim będziemy w stanie wyciągać dobre wnioski na temat tego, w jaki sposób budować równowagę pomiędzy stwarzaniem zasobności mórz i ochroną zasobności mórz, a z drugiej strony pomiędzy ochroną interesów rybaków. To da się pogodzić, musimy mieć dobre dane, dlatego moja opinia dotyczyła właśnie kwestii gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa. W jaki sposób ma następować usprawnienie tego procesu? To jest dosyć skomplikowany proces, bo on musi się odbywać na wielu poziomach. Po pierwsze, musimy mieć dobry, wspólny i spójny model gromadzenia danych. Musimy mieć czytelny, jasny interfejs, który umożliwia korzystanie z tych danych. Po drugie, musimy mieć czytelne, jasne i wspólne procedury dotyczące wprowadzania, gromadzenia, przechowywania, a następnie udostępniania tych danych użytkownikom końcowym. Musimy się zastanowić, kto ma być tym użytkownikiem końcowym. Nie ukrywam, że w swojej opinii podkreślałem rolę władz lokalnych i regionalnych, które powinny móc korzystać z tego typu danych. Wreszcie na trzecim poziomie jest ustanowienie grup koordynatorów. Grup koordynatorów ze wszystkich państw nadmorskich Unii Europejskiej, ale nie tylko. Również z krajów trzecich Unii Europejskiej, ale takich, które leżą nad akwenami wspólnie zarządzanymi. Tego typu grupy koordynatorów powinny analizować dane, powinny wyciągać z nich mądre wnioski, powinny raportować, a następnie pomagać w mądrym zarządzaniu zasobami morskimi. Czy jest to więc opinia tylko dla regionów nadmorskich? To oczywiście opinia najważniejsza dla obszarów nadmorskich, ale pamiętajmy również o tym, że dzisiaj bardzo wiele regionów żyje z ryb i z rybołówstwa, nie leżąc wcale nad morzem. Przede wszystkim chodzi tutaj o branżę przetwórstwa rybnego. Ona bardzo często dotyczy regionów nie leżących nad morzem. Po drugie, mamy do czynienia z coraz lepiej rozwijającą się akwakulturą. Wspólna polityka rybołówstwa podkreśla rolę akwakultury w przyszłości. Pamiętajmy, że już dzisiaj 20% produkcji ryb i skorupiaków w Europie pochodzi właśnie z akwakultury. A więc dobre dane to nie tylko szansa dla regionów nadmorskich, to również szansa na lepsze zarządzanie gospodarką związaną z rybołówstwem na śródlądzie.